Siemano ludziska, witam was w nowym odcinku. Dziś taki filmik troszkę inny niż zawsze. Dawno nie było poradników i takiego typu filmików ogólnie. Dzisiaj jak widzicie mamy pacjent, pojemność 200, silnik 171 fmm, czyli słynny silnik taki, jakby to powiedzieć, Lącin 200 na popychaczach. I w tym filmie pokażę wam, jak ustawić rozrząd w takim oto silniku. I żeby tutaj nie przedłużać, przechodzimy do rzeczy, czyli w tym silniku rozrząd mamy na popychaczach, czyli na dwóch takich fachowych popychaczach. No i tak, te popychacze oczywiście wchodzą w cylinder, pierw w głowicę i one tutaj się tak fajnie dolegają, no ale nie o tym rzecz. Żeby rozrząd był dobrze ustawiony, musimy dobrze ustawić tutaj te dwa koła zębate, które mamy, jedno takie, jakby to powiedzieć, luzem, które mamy, a drugie, które jest oryginalnie na wale korbowym. I na tych oto trybach mamy takie, jakby to powiedzieć, znaki. Postaram się wam to pokazać. Tryb na wale korbowym. Jak widzicie, mamy tutaj, jakby to powiedzieć, taką kropkę, takie kółeczko. Ono już jest trochę słabo widoczne. I na tym drugim trybie tak samo mamy to kółeczko, czyli ten znak. Też troszkę go słabo widać, ale nie jest tak tragicznie. On się znajduje o, w tym miejscu tutaj. Teraz go widać. I tego trybu nie możemy sobie włożyć o tego, żeby sobie on weszedł, tylko po prostu trzeba ustawić tymi kółeczkami do siebie. Czyli bardzo prosta sprawa. Ustawiamy sobie najlepiej z góry, czyli od tej strony na wprost klina. Następnie szukamy tego znaku na drugim trybie i wkładamy ten tryb to tutaj miejsce i ustawiamy tak, żeby te oczka, te dwa kółeczka się nam pokryły. Jak widać, w taki oto sposób mamy dwa oczka ustawione naprzeciwko siebie. Jedno oczko tu, drugie tu. Następnie wkładamy sobie takie coś tutaj i bierzemy blaszkę i przykręcamy wszystko w całość. I takim oto sposobem rozrząd mamy ustawiony. I później tylko wkładamy sobie cylinder, głowicę, popychacze, ustawiamy tłoka w górnym punkcie, skręcamy wszystko w całość i wszystko działa tak, jak ma działać. I w tym filmie to jest tyle. Mam nadzieję, że niektórym osobom się przyda taki oto filmik, bo niektórzy właśnie rozbierają takie coś, później składają i nie patrzą na te znaki. Dlatego myślę, że się wam to przyda. Nie przedłużając, kończę filmik. Jeżeli się podobało, subskrypcja na kanale, komentarz, udostępnij ten filmik nawet i daj lajka. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do następnych filmów.